cię bardzo, nie wszedłem nie ze wzruszenia, bo wiedziałem, że mam wejść, tylko nie wiedziałem, czy chodzi o mnie, bo ja nie jestem z Warszawy, tylko z Suwalszczyzny. Po prostu blisko dawnej naszej wspólnej granicy, którą teraz zabrała nam Białoruś i Litwa. Alosza, tyle mam rzeczy do powiedzenia, że nie wiem, czy powiem po kolei oczywiście, ale... A, więc może zacznę od tego, że nic ci nie przywiozłem w prezencie, ale jedną rzecz ci przywiozłem, bo ostatnio byłem w West Point. Tam nie tylko nasi byli ministrowie obrony narodowej tam wykładają, ale ja też. A West Point zakładał Tadeusz Kościuszko. I ja z nim rozmawiałem ostatnio w West Point i mówię, że taka jest sytuacja. I on mówi, słuchaj Stasiek, bo wiesz, tyle lat my się znamy. On mówi, nie mam nic przy sobie. Podobiznę, bo wszystko mi pozabierali. Ale ja mówię, ja mam generale. I miałem sobie 500 zł. On wziął te 500 zł i napisał drogiemu Aloszy Awdiejewowi na wieczną zgodę. Przepraszam, zaraz ławicę. Tadeusz Kościuszko. Ja się nie chcę przechwalać moją znajomością z Kościuszką, bo wiesz, chwalę się znajomością z tobą i z wami wszystkimi tu w Krakowie. Więc mówię, że nie chcę się przechwalać, ja tam wiesz, żyjący gdzieś na wsi, skromny pajączek suwalski, ale... A znacie to, jak się pajączek przechwalał? To wam powiem, to jest dobra anegdota, Jurek Przeciecki mi mówił. To jest tak, że... Bo pajączki się w ogóle przechwalają, ze sobą mają taką tendencję w sobie jakiś, ten gatunek tak ma. I przyszedł pajączek do pajączka. No i jak to pająk do pajączka? No, że mu się przechwalać. I mówi, słuchaj stary, zrobiłem taką pajęczynę, że mucha nie siada. Ja mam trudną sytuację, bo zawsze jak wychodzę publicznie i wiem, że będzie telewizja, to w tym momencie mnie bierze chętka, żeby jednak wspomnieć narodowi, przypomnieć, że ja jestem rzecznikiem prasowym Szaraka Polaka, żeby oni o tym pamiętali, że ja tutaj w tej sprawie występuję. Ostatnio napisałem, dziękuję bardzo, nie, żeby oni wiedzieli. Ostatnio napisałem do nich, do was wszystkich, felieton pod tytułem Bohun, bo wydawało mi się, że to będzie korespondowało z dzisiejszą uroczystością tatarsko-kozacką. I ponieważ zajmuję się satyrą głównie, więc opowiem taką anegdotę związaną z ostatnimi wydarzeniami politycznymi, jeżeli to nie będzie tak troszeczkę nie a propos. No, ale nie widzę przeciwów, więc powiem. Wciągnę publiczność do zabawy. A zabawa jest taka, anegdota. Przepraszam, ksiądz. Tobie nie wolno odpowiadać, bo ty znasz złą odpowiedź, dobrze? Dobra. A potem zaraz wrócimy do sprawy, zaraz się zorientujesz dlaczego. Tylko tobie nie wolno odpowiadać. Dobra. Pytanie. Jak się nazywa człowiek, uczony facet, który wynalazł żarówkę? No? Edison, dobrze, bardzo. Edison, już tam tego Edison. Dobrze, dobrze, Edison, dobrze. Znaczy, ja nie wiem, czy dobrze, ale... Ważne jest, że padła odpowiedź, jakaś propozycja, Edison. Nie. Ja powiedziałem dobrze, odruchowo powiedziałem trochę, dlatego że ja też wiem, że Edison. Nie, bo jak ja się uczyłem jeszcze jako małe dziecko, jako dziecko się uczyłem, a nie w szkole, dlatego że była akurat okupacja i wypadało nie chodzić do szkoły, więc mama mnie uczyła. Mama mnie uczyła, jako chłopaczka małego, mam przecież 7-letniego, że Edison. Mama też się przed wojną uczyła, że Edison, no i stąd ja się nauczyłem, że Edison. I wiedziałem, że amerykański uczony Thomas Alva Edison jest wynalazcą żarówki. Przez całą wojnę wiedziałem, potem wojna się skończyła, bo przyszli, wiesz, nastąpiło, to się nazywało wyzwolenie. I nie czepiajmy się słów. Jak się nazywało, tak się nazywało, wiemy co było. I Alosza, ale ja nie do ciebie, wiesz, żeby nie było, wiesz.
Jak Kościuszko wyciągnął rękę na zgodę, to wiesz, ja się będę... Nie ma o czym mówić. I wtedy ja poszedłem do szkoły już normalnej, oficjalnej i dowiedziałem się, że nie żaden tam Edison, amerykański uczony, tylko że żarówkę wynalazł genialny samouk rosyjski Łodygin. Łodygin. I odłożyłem się tego Edisona na półkę oczywiście, a z Łodyginem zostałem jako wynalazcą żarówki na długie lata, bo tak, szkoła podstawowa do końca, potem szkoła średnia, studia, różne wyższe zakłady naukowe, ja żadnych nie kończyłem. Bo się zajmowałem teatrami studenckimi, ale nie o to chodzi, ale wiele zakładów i zawsze Łodygin. Łodygin, potem dorosły chłop, żonaty, już tego, narzeczony różne, żonaty, potem narzeczony, tak? I, a tu Łodygin, Łodygin, wynalazca żarówki, już byłem przekonany, że z tym Łodyginem umrę. Ale nagle, jesień 1980 roku, wiatr od morza i bracie, nagle co się dzieje? Patrzę, że okazuje się, że nie żaden tam Łodygin, genialny samouk, tylko wynalazcą żarówki, jest nagle znowu wspaniały uczony amerykański Thomas Alva Edison. Ale Edison jako wynalazca żarówki utrzymał się u nas nie tak długo. Tylko kilkanaście miesięcy. I w grudniu 1981 roku, nagle 13 grudnia w niedzielę, przestał być Edison wynalazcą żarówki i został nim znowu Łodygin. Także jak dzieci wróciły do szkoły po tym, jak się nazywa, po przerwie świątecznej, to już Łodygin był wynalazcą żarówki, genialny samouk rosyjski. I znowu Łodygin na długie lata został u nas wynalazcą żarówki, aż, proszę Państwa, przyszła pamiętna niedziela 4 czerwca 1989 roku. Jeszcze rano w niedzielę Łodygin był niekwestionowanym wynalazcą żarówki. Południe pozycja Łodygina była silnie zachwiana, a wieczorem nikt nie pamiętał nazwiska Łodygin w ogóle. Entuzjaści krzyżówek zaglądali do specjalnych podręczników. Jak się nazywał ten taki? No, wynalazcą żarówki wtedy został wybitny uczony amerykański Thomas Alva Edison. I proszę Państwa, wydawało się, że Edison już będzie na zawsze u nas w Polsce wynalazcą żarówki, ale zaczęły się podnosić głosy, że z tą żarówką to nie wiadomo dokładnie jak to było i że trzeba to sprawdzić właściwie, bo to nie może być rzecz niesprawdzona, bo to jest sprawa naukowa, to nie może tak być dowolnie interpretowane i tak dalej. I sprawdzano 19 września tego roku. I oto w poniedziałek, 20 września, już właśnie wieczorem 19, okazało się, że z całą pewnością wynalazcą żarówki jest genialny samouk rosyjski Łodygin. Nieoficjalnie mogę Państwu powiedzieć, że dowiadywałem się w tej sprawie u zwycięzców plebiscytu na temat Łodygin-Edison. Oczywiście oni są inni zupełnie niż kiedyś byli. Są otwarci, inteligentni i wrażliwi i tak dalej. Była po prostu inna generacja. I oni mi powiedzieli, że oczywiście tutaj są pewne, prawda, inne spojrzenia na wszystkie sprawy i na naukę również. Szanują osiągnięcia Edisona. Znaczy, nie. Oni mówią tak. Zdecydowanie wynalazcą żarówki jest genialny samouk rosyjski Łodygin. A Edison, przyznają, wynalazł pierwszą żarówkę, która świeciła.